Delfin Premium RE to jest pierwsza spółka typu REIT, która jest skoncentrowana na rynku nieruchomości biurowych i biurowo-handlowych w Polsce. Posiadamy dobrze zdywersyfikowany geograficznie biznesowo portfel nieruchomości, który jest wart ponad 2,2 miliarda złotych. To jest 9 nieruchomości zlokalizowanych w 5 miastach Polski, w dobrych i sprawdzonych lokalizacjach, w tym są tak znane nieruchomości jak Warszawska Hala Koszyki czy Centrum Biurowe Lubicz w Krakowie. Nasze nieruchomości są wynajęte do bardzo dobrych firm. Mamy bardzo solidną bazę najemców. To są firmy polskie, międzynarodowe, duże korporacje. I w ramach tego portfela mamy długoletnie umowy najmu. To powoduje, że nieruchomości generują stabilne dochody, które są dla nas z kolei bazą do wypłaty atrakcyjnej i przede wszystkim regularnej dywidendy dla naszych akcjonariuszy. Uważamy, że dzisiejsza baza nieruchomości, która wynosi ponad 500 milionów euro, jest bardzo dobrą bazą do dalszego wzrostu i rozwoju. I już dzisiaj podpisaliśmy umowy na nabycie 4 kolejnych projektów, które tą dzisiejszą bazę 500 milionów euro zwiększą o dodatkowe ponad 170 milionów euro, więc na przestrzeni najbliższych około 1,5-2 lat możemy być warci nawet 700 milionów euro. Z nowej emisji pozyskaliśmy 28 milionów euro. Te 28 milionów euro chcemy właśnie przeznaczyć na nabycia tych 4 nieruchomości. I 18 milionów euro przeznaczymy na nabycie budynka Westwing we Wrocławiu. To jest budynek biurowy wynajęty na 7 lat do firmy Nokia. Natomiast 10 milionów euro chcemy przeznaczyć w inwestycje na poziomie 25%. 3 projekty biurowe warszawskie, to są 2 etapy przy ulicy Beethovena i 1 etap na terenie dawnych Browarów Królewskich. I inwestując na poziomie 25%, mamy także prawo złożenia pierwszej oferty na pozostałe 75% w momencie, kiedy nieruchomości będą zbudowane, czyli gdzieś tam w okolicy koniec 18, połowa 2019 roku. Gryfin Premium RE jest firmą działającą w strukturze REIT-owej. Mimo że w Polsce nie ma jeszcze legislacji REIT-owej, my już dzisiaj oferujemy naszym akcjonariuszom wszelkie korzyści, które płyną z tej struktury REIT-owej. I w ramach struktury REIT-owej założenie jest takie, że niemalże wszystkie wypracowane zyski są wypłacane akcjonariuszom i to jest dokładnie to, co my planujemy. Czyli cokolwiek wypracujemy w Gryfin Premium RE będzie wypłacane akcjonariuszom. W ramach polityki dywidendowej określiliśmy politykę dywidendową w oparciu o wskaźnik, który jest dosyć typowy dla funduszy typu REIT. To jest wskaźnik tak zwany FFO, czyli Funds from Operations, to oznacza mniej więcej koszty działalności przychody z działalności operacyjnej pomniejszone o koszty finansowania bankowego. Chcemy wypłacać około 65% tych dochodów, co się powinno przełożyć na dywidendę w okolicach 6,5, nawet więcej procent w skali roku. Są dwie główne zalety, znaczy zalet jest bardzo dużo, ale są takie dwie, o których chciałam dzisiaj opowiedzieć, inwestowania w spółki typu REIT. Po pierwsze, jest to produkt, można powiedzieć, długoterminowy, trochę oszczędnościowy, bo on zakłada długoterminową wypłatę dywidendy na podstawie tego strumienia pieniężnego, które generują nieruchomości, którą też można gdzieś tam w miarę przewidzieć naprzód. Więc ta stała dywidenda to jest to, co jest istotne w spółce REIT-owej. Tu jest wartość w ramach bieżących, regularnych dywidend. Natomiast druga bardzo ważna wartość, w ogóle struktur REIT-owych, tym samym także naszej, to jest zniwelowanie bariery wejścia na rynek nieruchomości komercyjnych. Rynek nieruchomości komercyjnych, nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie, to jest rynek dużych liczb. Przeciętna nieruchomość jest warta dziesiątki milionów euro, czasami są to nawet setki milionów euro. Jest to skala, która jest nieosiągalna w zasadzie dla niemal wszystkich inwestorów indywidualnych, ale także dla wielu instytucji. To jest po prostu bardzo duża skala, bo to są po prostu duże liczby, duże transakcje. Spółki REIT-owe pozwalają zainwestować w rynek nieruchomości komercyjnych nawet z bardzo małą pulą oszczędności, co jest szczególnie atrakcyjne dla inwestorów detalicznych. I przy Gryfin Premium RE w ramach oferty publicznej wystarczyło 130 zł, żeby kupić pulę akcji, stać się częściowo właścicielem Gryfin Premium RE, co oznacza pośrednio na przykład właścicielem czy Hali Koszyki, czy Centrum Biurowego Lubicz. Więc to niwelowanie bariery wejścia i umożliwienie czerpania zysków z atrakcyjnych
z atrakcyjnego rynku tych nieruchomości, długoterminowego rynku nieruchomości biurowych, szczególnie tym inwestorom indywidualnym, to uważam, że jest dużą korzyścią tych struktur REIT-owych.